Cześć kochani, ponownie ja. Taki temat kolejny zapomniany, który niestety nie został przerobiony ostatnio. Mianowicie niewypały i niewybuchy. Do czego mnie to skłoniło? Ja to na parę dni odłożyłem zupełnie. Natomiast na Facebooku, na grupie Wspólne Wykopki, jakiś imbecyl, idiota, debil umieścił swój post z monetami i wśród tego wrzucił zapalniki. Oczywiście rozgorzała tam cały czas dyskusja na ten temat, że to przecież są pierwszowojenne zapalniki, one są bezpieczne, one są niegroźne. Jak wiemy, w pierwszej wojnie często były stosowane zapalniki ze ścieżką prochową, więc taki proch po tylu latach jest nieaktywny, wiadomo. To jest rzecz po prostu bezpieczna, tylko trzeba taką wiedzę posiadać. Z drugiej strony kolega powiedział, tam sugerując, że co ja będę pieprzył na ten temat, że on zamieszcza takie rzeczy, on się na tym zna, on się zdoktoryzował i on wie. Także taki miał typowy syndrom sapera bez rączek po prostu. Chłopczyna dość ciekawie do tego podszedł, bo po prostu uparł się, że on wie i koniec. Jest taka żelazna zasada, o której ja mówiłem wiele lat temu. W przypadku niewybuchów czy niewypałów nie ma czegoś takiego jak wiedza. Nawet ludzie, którzy się na wacie tym niewypałami zajmują, profesorowie, nikt nie elaboruje amunicji, nie pracuje przy składaniu amunicji i przy rozkładaniu. Amunicję się rozkłada za pomocą urządzeń, czyli albo się na odpowiedniej tokarce usuwa taki zapalnik pod obudową odpowiednią, która jest gruba i przyjmie ewentualny impakt wybuchu w trakcie obróbki, albo robią to maszyny. Nikt nie wyciąga niewypałów, nie rozbraja ich ręcznie, tak jak na filmach jest to pokazane. To się oczywiście da zrobić, tylko to jest kretyństwo. 2 lata temu chłopcy na Facebooku wysłali mi piękne zdjęcie z pola, młodzi z garetami. Po środku pola, jeszcze kolega powiedział ciekawą rzecz. Co ty tam będziesz pieprzył? Na polach po przeoraniu to już nie ma żadnych niewypałów, to jest niemożliwe, więc to w ogóle jesteś debilem. Chłopcy 2 lata temu wysłali mi zdjęcie na Facebooku miny przeciwczołgowej z 2 kompletnymi zapalnikami po środku pola zaoranego, wykopanej przez nich. Zapytali się mnie, co to jest. Ja im odpisałem, żeby cofnęli się o 500 metrów i zadzwonili na policję, bo wiadomo, że mina potrzebuje nacisku 0,5 tony, zaraz jakiś tutaj się saper będzie wypowiadał, który się na tym zna. Natomiast sprawa jest taka, nie dotykamy się nigdy do niewypałów. Wszystkie niewypały zgłaszamy albo zostają w ziemi. Wiadomo, są różne sytuacje, czasami wiadomo, nie da się pewnych rzeczy załatwić w pewien prosty sposób, musi ktoś inny to zgłosić. Wiemy jak jest, nie na wszystkie miejsca jest zezwolenie, nie ma się co oszukiwać. Często tak jest, że niestety kopie się na miejscach, w których nie ma zezwolenia i wiele osób tak robi. Trzeba się starać o te zezwolenia, czasami nie jest to łatwe, więc wiemy jaka jest rzeczywistość. Nie ubierajmy tego w słowa, nie dorabiajmy do tego ideologii. Niewypał pozostaje niewypałem. Pociski, bomby, granaty, te wszystkie rzeczy są niebezpieczne dalej, ale żeby było śmieszniej, czasami są bardziej niebezpieczne, leżąc tyle czasu w ziemi. Dlaczego? Dlatego, że zapalnik posiada na przykład sprężynę i sprężyna jest elementem metalowym, w który się wdaje korozja i sprężyna traci swoje właściwości sprężyste i kiedyś potrzeba było, nie wiem, 5 kg, żeby ją nacisnąć, a teraz jest mruszała, skorodowana i się sama zapada. Także współczesne zapalniki, wiadomo, są bardziej niebezpieczne niż współczesne ładunki wybuchowe. Mają większą trwałość, jest dużo elementów plastikowych, elementów z tworzyw, z jakichś bakielitów, tego typu spraw. Natomiast uwierzcie mi, że stare elementy potrafią naprawdę zabić. Znam sytuację, gdzie goście rozkładali pociski artyleryjskie i robili to od 20 lat. Mieli mega, mówiąc brzydko, zajebiste doświadczenie w tym temacie. Pozyskiwali po prostu materiał, z którego są zrobione skorupy i sprzedawali na skupie. Wytapiali z nich trotyl. No i niestety nie mieli szczęścia po 20 latach, dlatego że gość odkręcając zapalnik spowodował zapłon takiego pocisku. Nastąpiła erupcja, ten trotyl, nie nastąpił wybuch, ten trotyl się wypalał tak jak lawa z wulkanu. Efekt był taki, jeden gość zabity na miejscu, drugi z upaloną, urwaną ręką, doczołgał się po 2 godzinach do jezdni i podjęli go po prostu ratownicy medyczni i karetka. Mieli mega doświadczenie, uważali, że wszystko wiedzą. Kolejny przykład, znam z opowieści pana profesora z VAT-u, który mi opowiadał o takiej sytuacji, że był rozładunek amunicji lotniczej, nie pamiętam, 20-22 mm, pociski były ze smugaczami. Takie lotnicze do strzelania zostawiają smugę. Mówiąc krótko, na łopacie były przeładowywane z pudełka do pudełka. No i efekt był taki, że w trakcie przeładunku któryś z pocisków zainicjował ten smugacz,
czyli ten, który zostawia ślad w powietrzu. Później jak się wypala smugacz, następuje rozwalenie takiego pocisku. Taki pocisk nie spada cały na ziemię, tylko musi w powietrzu eksplodować. Efekt był taki, że pociski zaczęły strzelać. Tam ich było kilkaset sztuk. Przelatywały przez 3-4 ściany biur. Także gdyby nie pan, był tam jakiś sierżant na miejscu, który się tym zajmował, on wszystkich po prostu wziął, przegonił, rzucił, zabezpieczyli teren i kiedy się to wszystko uspokoiło, podjęli to wszystko. Nikomu się nic nie stało. Kolejny przykład odnośnie rozbrajania. Pani w fabryce rozbrajała pociski na maszynie, to co mówiłem wcześniej na tokarce, odcinała zapalniki. Efekt taki, że panią rozerwało i pani była przyklejona do sufitu w częściach, dlatego że się okazało, że pani nie korzystała z osłony. Dlaczego? Dlatego, że było szybciej, naciskając, oszukując po prostu osłonę i zabezpieczenia, odcinać te zapalniki, robiła to od wielu lat, niż zamykać osłonę, bo zamykanie osłony powodowało jakąś stratę czasu i powodowało, że po prostu pani traciła czas na osłonięcie tego elementu. Gdyby osłona była założona i ten eksplodowałby ten zapalnik, nic by się pani nie stało, po to była osłona. Ale żeby było szybciej, żeby osłona się nie zamykała, po prostu zostało zrobione obejście na krańcowych po prostu włącznikach. No i pani robiła bez osłony. Nie żyje, rodzina mają z głowy. Także tak wygląda zabawa z niewybuchami, niewypałami. Wielu osobom się coś zdaje. Ja jeszcze widziałem ostatnio jakieś zdjęcia z tej skaczącej drugowojennej miny, gdzie pan Rosjanie często się w tym bawią, mają dużo jeszcze terenów, gdzie jest dużo pozostałości takich rzeczy. Ona jest taka charakterystyczna, ma takie 3 wystające bolce, z tego co pamiętam. Kolega też próbował ją rozłożyć, wykręcał zapalnik, no niestety mina strzeliła, urwało mu głowę. Także to są tego typu rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak doświadczenie. Nawet jak ktoś ma 20 lat doświadczenia z niewypałami, to może po prostu się zdziwić. Saper niejaki, Artur Trącik, pozdrawia, może wam powiedzieć, jakie były sytuacje przy rozminowywaniu, co się działo. Ja znam z opowieści tylko historię, gdzie facet też z dużym doświadczeniem rozkładał pocisk moździerzowy, chyba jakiś ekspolicjant, z tego co wiem. Bardzo dużo tych pocisków rozłożył, bardzo dobrze się znał. Ja nie mam takiej wiedzy, jeśli chodzi o materiały wybuchowe, mimo że jakiś tam wstępny kurs saperski skończyłem, ale ogólny, więc jestem totalnym amatorem. Kolega rozkładał, no niestety za którymś razem mu się nie udało, no i pocisk strzelił, kolegi nie ma. Także to są tego typu rzeczy. Nawet głupi zapalnik, mały zapalnik od granatu może urwać palce, rękę, wywalić oko. I nie ma na to metody. Także wszyscy chłopcy, którzy zbierają, ja rozumiem, że się zbiera militaria, bo tam ktoś zarzucił mi pod filmikiem, posłuchaj chłopie, co ty pieprzysz za farmazony, to nikt by nie zbiera militariów. Okej, ale są jeszcze bagnety, są odznaczenia, są klamry od pasków. Takie rzeczy nie wybuchają, moi drodzy. No bagnet nikogo nie zabije, chyba że wy będziecie próbowali zabić kogoś bagnetem. Natomiast wszystkie rzeczy, które są wybuchowe, ja rozumiem, że ktoś zbiera tego typu rzeczy, że ktoś zbiera, nie wiem, puste łuski. Jeśli łuska jest pusta, bez zapalnika, można zrobić z niej piękny wazon. Tu kolegę mojego znajomego pozdrawiam, wiem, o którym mówię. Także jest wiele takich możliwości. Natomiast na pewno zasada dla młodych ludzi, którzy wchodzą do tego hobby. Nie ruszajcie żadnych rzeczy, które mogą być niewybuchami, niewypałami. Zgłaszajcie to, jeśli możecie, a raczej starajcie się to w 100% zgłosić, żeby nie było z tym problemu, bo po prostu nie wrócicie do domu. Tak to nie działa. Nie należy tego wyciągać, nie należy tego zabierać, nie należy się z tym szarpać, kombinować, odzyskiwać tego, wyciągać zapalników. Nawet jeśli się ktoś zna i wam obieca, że wam to zrobi, to ryzykujecie swoje życie i jego życie i swojej rodziny po prostu i następstwa, które są z tym związane. Przestrzegam po prostu przed tym. Uważam, że tak powinno być. Muszę trochę popieprzyć bzdur, ale widzę, że młodzi ludzie, którzy wchodzą w to hobby, zajmują się wykrywaczami, uważają, że po prostu to jest okej, nie? Że to jest tylko wykręcenie, to jest na gwincie. Tam się nie może nic stać. Jak się delikatnie to wszystko zrobi, opuka, odkręci, ostuka, to jest zapalnik. Mamy przecież schematy, są przekroje, pokazane jest, jak to zrobić, są filmy i tak dalej. Niestety, kochani, dochodzi do tego czas, do tego dochodzi korozja. Te materiały chemiczne, tak jak powiedziałem, zmieniają swoje właściwości i czasami taki zapalnik zamiast mieć większe opóźnienie, ma mniejsze. Znam też historię zapalników od granatów, też przez pana profesora, którą ciekawo mi opowiadał. Mianowicie w nowych granatach była wadliwa seria zapalników i zapalniki zamiast strzelać po dwóch sekundach, strzelał od razu. Wyciągało się zawleczkę, puszczało się dźwignię, granat wybuchał w ręku, zabijał człowieka. Wada fabryczna, przepraszamy. Tak się też zdarza. Druga z takich sytuacji ciekawych, którą pan profesor opisał, odnośnie granatów, kupił na targu granat ćwiczebny, rosyjski. Granat był oznaczony, że jest granatem ćwiczebnym. Pojechał sobie z nim do domu. No to granat ćwiczebny, no to wykręca tam zapalnik, no bo granat ćwiczebny, prawda, do ćwiczenia, do rzucenia. I on nie miał. On nie miał po prostu, bo w środku był materiał wybuchowy. Skręcił ten granat, wsiadł do samochodu, pojechał na VAT, wziął próbkę tego materiału wybuchowego,
wkładać ten materiał wybuchowy. No bo to był granat drugowojenny, radziecki. Mówię, no niemożliwe, ćwiczebny granat zasypany. Okazało się, że ktoś zrobił z tego granat ćwiczebny, przemalował do sprzedaży, natomiast w środku nie był materiał wybuchowy. Okazało się, to jest bardzo ciekawa historia, okazało się, że to był piasek. Jak ten piasek się tam znalazł, tego nie wiadomo. Gdzieś w jakichś zapiskach z ciekawości odnośnie takich rzeczy czytałem, że Rosjanie jakoś nie wyrabiali z produkcją, a trzeba było produkować granaty, to w fabryce sypali piasek po prostu zamiast trotylu, bo granaty musiały trafiać na front. Także myślę, że tym żołnierzom było bardzo przykro, jak rzucali, prawda, w Niemców tymi granatami, a te granaty nie wybuchały. Także to jest jeden z takich przykładów odnośnie amunicji z ciekawostek. Nie ruszamy amunicji, nie bawimy się w takie rzeczy. W ziemi zostały naprawdę duże, ciężkie jeszcze pociski. Często są bomby lotnicze i tak naprawdę wszystkie takie rzeczy trzeba zgłaszać. Wiem, że też opór policji czasami jest taki. Kolega opowiadał, że znalazł półtonową bombę w lesie. Zadzwonił na policję, a pan na komisariacie mu w gminie powiedział, żeby pan się gonił, bo pan nie ma czasu się takimi gównami zajmować. Kolega niestety, na szczęście, był takim człowiekiem, który nie poddaje się łatwo. Wsiadł w samochód, pojechał na komisariat, złapał pana komisarza nadzorcę za klapy, zaczął nim trząść i przemawiać mu do rozsądku. I pan zrozumiał jednak, że półtonowa bomba w lesie, leżąca na wierzchu praktycznie, gdzie mogą znaleźć się dzieci, grzybiarze i ktokolwiek inny, to nie jest dobry pomysł. Także zgłaszamy i tyle. Nie bierzemy takich rzeczy. Możecie zbierać oznaczenia, możecie zbierać bagnety. Nie ruszacie takich rzeczy. Z ustawy o broni i amunicji posiadanie takich rzeczy jest zakazane, za to wysokie kary więzienia i ustawa nie przewiduje, kochani, że coś ma na przykład 100 lat. W ustawie jest jawno i jaśnie określone, że pistoletowy pocisk, nabój jest nabojem tak jak każdy inny i nawet jeśli ktoś by robił ekspertyzy i podejrzewam, że on nie wystrzeli po takim czasie, bo jest też takie prawdopodobieństwo, to niestety jest nabojem i niestety według ustawy o broni i amunicji do 8 lat, z tego co pamiętam, można za to dostać, więc chyba się raczej nie opłaca zabrać sobie taką pamiątkę, na przykład jakąś głupi nabój od pepeszy, kontrola drogowa, nabój leży w bagażniku i mamy sprawę w sądzie. Nie ruszamy takich rzeczy, nie przewozimy ich po prostu i tyle. Tak jest moje zdanie, oczywiście zaraz trolle się odezwą, będą tutaj opowiadać, że my jesteśmy fachowcami, my tutaj kopiemy takie rzeczy, my to ogarniamy, ty się na tym nie znasz, jesteś amatorem. Tak, jestem amatorem, mam taką zasadę, że to musi być przyjemność i odpoczynek, a nie problemy. Tego unikam tych problemów jak mogę, nie pcham się po prostu w takie rzeczy i tyle. Do usłyszenia, kochani.